Stowarzyszenie Źródło przygotowało świąteczny koncert. Raciborska Sowa obchodzi drugie urodziny. Plac Zwycięstwa w świątecznej atmosferze. Dzień dobry, dzisiaj poniedziałek, 18 dzień grudnia. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. 16 grudnia w Raciborskim Centrum Kultury odbył się świąteczny koncert charytatywny. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło zorganizowało taneczną ucztę na rzecz leczenia i rehabilitacji 4-letniego Kubusia z Raciborza. Tegoroczny koncert charytatywny Źródła przygotowany został dla Kubusia na zakup sprzętu i rehabilitację, które są niezbędne w nauce mówienia oraz chodzenia, aby mógł się samodzielnie poruszać w przyszłości. Kuba choruje na padaczkę lekooporną i ma też wadę genetyczną, która powoduje to, że on się źle nam rozwija. Jest potrzebna rehabilitacja i zbieramy głównie na sprzęt, na ortezę, która mu pomoże w chodzeniu. Ta rehabilitacja i ta orteza, w czym ona pomoże? Ona go jakoś tak uaktywni, czy jak to będzie wyglądać? Ta orteza go tak ustabilizuje i będzie można było więcej z nim ćwiczyć chodzenia, bo on na dzień dzisiejszy sam wstaje, ale szybko rezygnuje. I tak, żeby go ustabilizować i było można no tak więcej z nim chodzić. Bardzo jest nam to potrzebne, żeby w końcu syn zaczął biegać. No, jak pani słyszy, chciałby to mieć, także serdecznie zapraszam do zbiórki. Podczas koncertu odbyła się zbiórka do puszek oraz sprzedaż rękodzieł i swojskich wypieków. Natomiast na scenie artyści przygotowali 30 układów tanecznych. Zawsze staramy się zebrać jak najwięcej pieniążków do puszek kwestarskich dla bardzo potrzebujących, zazwyczaj dzieci. W tym roku zbieramy pieniążki na leczenie i rehabilitację 4-letniego Kubusia, który no, niezawinienie nie potrafi chodzić, nie potrafi mówić, a to wszystko może się stać, ale są do tego potrzebne pieniążki, o co my się dzisiaj postaramy. Wydarzenie charytatywne odbyło się również w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Racibórz. Szczególny czas Bożego Narodzenia, więc wszystkie serca otwierają się. Warto to wykorzystać. Stowarzyszenie Źródło już tradycyjnie właśnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia organizuje tego typu imprezy. No i potrzebą serca jest, aby to wesprzeć. Także w wymiarze instytucjonalnym, ale myślę, że każdy z nas też ten pieniążek do puszki wrzuci. Ponadto przekazano rzeczy, które obecni mogli nabyć w drodze licytacji, prezentowane na scenie podczas koncertu. To m.in. tort czy pluszaki. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej zaprosiło tym razem do wspólnej zabawy Akademickie Stowarzyszenie Kultury i Folkloru Patria. Występuje także gościnnie Akademickie Stowarzyszenie Patria, zespół taneczny z Katowic. No a wspierają wszyscy rodzice, bo jak Państwo zapewne widzieliście, w foyer mamy stoły wypełnione ciastami, różnymi rzeczami na kiermasz. No myślę, że uda się pomóc kolejnemu dziecku, a zdarzyło się już tak, że dziecko, na które zbieraliśmy, po latach wyleczyło się i przyszło do nas do zespołu i dzisiaj zatańczy. I to właśnie te doświadczenia są dowodem na to, że warto pomagać i wierzyć w cuda. Podczas koncertu zebrano rekordową kwotę, ponad 22 tysiące złotych. Minęły 2 lata, odkąd została otwarta w Raciborzu strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. Z tej okazji 16 grudnia odbyła się uroczystość, podczas której goście mogli brać udział w warsztatach i konkursach. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, w skrócie SOWA, bawi i uczy w Raciborzu dzieci i dorosłych już od 2 lat. Czyli takie małe centrum nauki. Działamy przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Jest to miejsce i dla małych, i dla dużych, jak to usłyszałam kiedyś, od 2 do 102 lat. Miejsce, gdzie odkrywamy zjawiska, ponieważ każde ze stanowisk, z naszych eksponatów, jest takim swoistą stacją odkrywczą. Są tam ukryte różnego rodzaju zjawiska, które należy odkryć. SOWA powstała w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Raciborska placówka zapewnia naukę przez zabawę w przyjaznej atmosferze.
Jest to miejsce przede wszystkim, gdzie czujemy się swobodnie, poznając naukę, poznając świat, który nas otacza, zamknięty w takich małych eksponatach. Oraz składamy się też z sali majsternia, z zadaniami do wykonania bez konkretnych instrukcji. Jest to świetne miejsce przede wszystkim, gdzie dochodzimy do odkrycia konkretnego wyniku naszych zadań, ale skupiamy się nie tylko na celu, który temu towarzyszy, tylko na samej drodze przejścia przez ten cel. Racibórz Skąsowę koordynuje Muzeum w Raciborzu. Placówka powstała jako jedna z dwóch pilotażowo otwartych w Polsce. Pracownicy samodzielnie wypracowali sobie model, według którego działają już 2 lata jako małe centrum nauki. Obchodzimy 2. urodziny Sowy i z tej okazji przez cały dzień wstęp do naszej placówki jest wolny, bezpłatny. Przygotowaliśmy również warsztaty kreatywne, na których można zrobić puzzle z układem planetarnym, układem słonecznym, różnego rodzaju świąteczne ozdoby, bo wiadomo, jesteśmy przed świętami, więc taki akcent zawsze się przyda. Są galaktyki w woreczku. To jest rzecz, którą już wypróbowaliśmy i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Natomiast wybraliśmy takie rzeczy, które najbardziej w tym dniu przypasują dzieciom i z których najbardziej się cieszyły. Podczas urodzin nie mogło zabraknąć studentów Akademii Nauk Stosowanych, którzy wspierają Sowę swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc tematyczne zajęcia w placówce przez cały rok. Oczywiście wspiera nas niezawodne koło naukowe pedagogów działające przy Akademii Nauk Stosowanych na czele z panią Gabrielą Krek. Z okazji 2. urodzin przygotowano słodki poczęstunek oraz gry, zabawy i warsztaty. Redakcja Raciborskiej Telewizji również przyłącza się do gratulacji i życzeń. 17 grudnia w Kuźni Raciborskiej mieszkańcy wspólnie rozpoczęli przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Plac Zwycięstwa wypełnił się świątecznymi aromatami i ozdobami, a najmłodsi mieszkańcy gminy zadbali o część artystyczną jarmarku. Jarmark bożonarodzeniowy dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska rozpoczął się od świątecznej piosenki zaśpiewanej przez Annę Kijek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Mówi się, że każdy idzie do jakiegoś swojego Betlejem. W polskiej tradycji to Betlejem jest w górach, nad jeziorami, bywa, że w wielkim mieście. W Kuźni Raciborskiej też mamy swoje Betlejem, mamy stajenkę, mamy szopkę, ale przede wszystkim to, o co tak naprawdę w Betlejem chodzi. O spotkanie, o bycie razem. Udział w jarmarku wzięli również przedstawiciele różnych jednostek z terenu gminy, którzy za symboliczne kwoty sprzedawali stworzone rękodzieła i potrawy świąteczne na specjalnie przygotowanych stoiskach. Atrakcją wydarzenia były liczne występy dzieci i młodzieży. Wspólne spędzenie tego dnia w tym szczególnym przedświątecznym czasie odbyło się w centralnym punkcie Kuźni Raciborskiej. Tutaj na Placu Zwycięstwa kolejny raz zwycięstwo, ponieważ jesteśmy wszyscy razem. Wszystkie stowarzyszenia, organizacje działające na terenie gminy, przedszkola, przedszkolaki, emeryci, ci, którzy na co dzień starają się być aktywni i uaktywniać innych, zarządy osiedli, generalnie wszystkie siły i każdy chce dołożyć tą cegiełkę, aby być razem w atmosferze świątecznej. Świąteczny klimat zapewnił zapach dań wigilijnych, słodkości oraz ozdób świątecznych. Wśród wielu atrakcji pojawił się wyjątkowy aniołek oraz żywe zwierzęta. Po raz kolejny mamy ten zaszczyt, żeby spotkać się przedświątecznie z mieszkańcami gminy Kuźnia Raciborska na Placu Zwycięstwa właśnie w Kuźni Raciborskiej. Dzisiaj kolejny jarmark świąteczny i co tutaj dzisiaj przed nami? Mnóstwo stoisk, mamy pyszne jedzonko, jest barsz z uszkami, oscypek z żurawiną, świąteczne wypieki, ozdoby i oczywiście występy lokalnych artystów na scenie mobilnej Kuźni Kultury. Jak to zwykle na jarmarkach bywa? Świąteczne przysmaki, ozdoby, ale najważniejszą chyba rzeczą kuźnieńskiego i sprawą kuźnieńskiego Betlejem jest spotkanie. Jesteśmy wszyscy razem, czasami zagonieni w różnych miejscach gminy w swoich sprawach, a dzisiaj jesteśmy razem. Chcemy zostawić galerie handlowe, chcemy zostawić pracę, chcemy zostawić troski i trochę nacieszyć się tą lepszą atmosferą, tym lepszym światem. On na zewnątrz, gdzieś tam dalej, nie zawsze jest taki piękny jak dzisiaj. Niech to wszystko pięknie trwa.
Wydarzenie dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska było okazją do wspólnego kolędowania w atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Spokojnego